Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego wykładu będzie odzysk wędlika krzemu. Odzysk wędlika krzemu z odpadów poprodukcyjnych. Technologia odzysku krzemu. Technologia odzysku wędlika krzemu. Technologia odzysku wędlika krzemu z poprodukcyjnych odpadów albo z odpadów poprodukcyjnych. Dalej w temacie kropka przecinek. Autorzy technologii Tadeusz Piecuch, Wojciech Radzikowski, Adam Świech. Autorzy technologii Tadeusz Piecuch, Wojciech Radzikowski, Adam Świech. Świech, S-W-I-E-C-H. Adam Świech. Wojciech Radzikowski to jest mój drugi doktorant. Pierwszy był na pani Anna Mira, drugi Wojciech Radzikowski. Obronił pracę w maju 1985 roku. A Adam Świech to był mój pracownik w Politechnice Częstochowskiej. To jest człowiek, który ukończył chemię na poziomie licencjatu. A więc licencjat z chemii był pracownikiem technicznym, ale bardzo pracownikiem. Wiele studiował, uczył się ogromnej wiedzy. Zresztą do dzisiaj pracuje w Politechnice Koszalińskiej. Natomiast nie wiem, czy Wam mówiłem, pan doktor inżynier Wojciech Radzikowski niestety nie żyje, zmarł parę lat temu na raka żołądka. Jako ciekawostkę, nie wiem, czy Wam mówiłem, leci chyba w drugim programie telewizji taki serial śląski o górniku przodowym, uciekło mi nazwisko. Może mi podpowiecie. Nie kojarzycie? Śląski taki serial. No, uciekło mi. W każdym razie jego córka gra w tym serialu. W tym serialu. Córka Wojciecha Radzikowskiego i jego żony Aldony Barańskiej. Ja też u mnie mam otwarty doktorat, ale niestety, no, ze względów osobistych ona tam już go nie zrobiła, urodziła właśnie córkę i tak dalej, i tak dalej. Też moja studentka, tak samo jak Anielak, Radzikowski i Barańska, to są moi studenci jeszcze z Politechniki Śląskiej. Ale wróćmy, to jako ciekawostka, wróćmy do tematu. Może napiszemy tak. Otóż węglik krzem jest kryształem syntetycznym. A więc powstałym w warunkach technicznych poprzez syntezę. Piecem Archesona.
Ten piec to po prostu duży pojemnik, do którego wprowadzone są elektrody, i one rozżarzają się dając bardzo wysoką temperaturę i w tej temperaturze która mieści się w granicach aż 2000 stopni Celsjusza, w nawiasie, a więc już na granicy plazmy niskotemperaturowej, następuje synteza krzemu i węgla. Kropka z przecinkiem. Oczywiście taka mieszanina stanowi wsad do pieca Acheson. Kropka. Może Alina napiszemy. Otóż w takim piecu Achesona powstaje w wyniku tej reakcji węgli krzemu. Oczywiście im dalej od tej elektrody, tym tego węglika krzemu jest po prostu mniej. I ceramicy, zajmujący się produkcją tu węglika krzemu, nazwali te jak gdyby umownie dalsze warstwy
odpowiednio. Odpowiednio. Si, lo, xi, kone. Si, lo, xi, kone. Starą masą. Starą masą. Starą masą. I starym materiałem rdzeniowym. I starym materiałem rdzeniowym. I starym materiałem rdzeniowym. Otóż, w wyniku tej reakcji syntezy, mogą powstać dwa główne typy. Dwa główne typy krystalograficzne. Węglika krzemu. Pierwszy. Alfa. Sik. S-I-C. Alfa. Sik. Alfa. Sik. I drugie. Beta. Sik. Beta sig. S i C. Alfa sig i beta sig. I piszemy pod spodem. Otóż, alfa sig w stanie czystym jest bezbarwny. Bezbarwny. I praktycznie prawie nie występuje. I praktycznie prawie nie występuje. A występuje głównie jako zanieczyszczony. A zanieczyszczenia powodują jego zabarwienie. Przykładowo, glin, zabarwia go na niebiesko. Bar na brązowo. A azot na żółto-zielony. Krzemu alfa sig krystalizuje w układzie tetraedrycznym. Tetraedryczny. A natomiast węgli krzemu beta sig, beta sig krystalizuje w układzie regularnym.
przemógł Betasi. W stanie czystym jest żółtawy. Ale występuje najczęściej w kolorze zielonym. Zielony. Jako węglik krzemu przemysłowy. I to najbardziej pożądany przez odbiorców. Gdyż zawiera 97 do 99% czystego SiC. Czystego SiC. Oraz w granicach poniżej 0,1 nawiasie 0,2% wolnego węgla. Napisz gorszą odmianę węglika krzemu Betasik jest węglik krzemu szary. Jest węglik krzemu szary. Który zawiera 95 do 97 w nawiasie 98 czystego SiC i stanowi on węglik przejściowy między zielonym a czarnym węglikiem krzemu. Nowa myślenie. Wreszcie mamy węglik krzemu czarny. Węglik krzemu czarny. O zawartości czystego SiC. Czystego SiC 92 do 95 w nawiasie 97. W nawiasie 97, zamknąć nawias. Procent SiC. Kropka z przecinkiem. Oczywiście jakościowo jest on najgorszy. W tej systematyce, trzech handlowych odmian, myśli nazw węglika krzemu typu beta, myśli SiC. Nowa myśl. Otóż od strony analiz krystalograficznych znanych jest wiele odmian węglika krzemu. W nawiasie około 100, zamknąć nawias. Ale w praktyce inżynierskiej posługujemy się tymi trzema nazwami handlowymi. To jest
i powtórzmy sobie, nie zaszkodzi, odmyślnik. Węgli krzemu zielony, węgli krzemu szary i węgli krzemu czarny. Czarny. Napisz. Otóż związek krzemu i węgla, czyli węgli krzemu S i C, jest związkiem niezwykle trwałym, i niezwykle twardym. W nawiasie, skala Mohsa, mówiliśmy przy rozdrabnianiu, rzędu 9. Zamknąć nawias. I zwany jest potocznie karborundem. Karborundem. Otóż węgiel i krzem, mają na ostatniej orbicie budowy swego atomu po 4 elektrony walencyjne, które wzajemnie uzupełniają się. Do 8 tworząc tym samym niezwykle silne wiązania, tak zwane kowalencyjne. Myśl stąd tak ich wysoka twardość, stąd tak ich, tych ziarenek, wysoka twardość. Nowa myśl. Otóż węgli krzem, karborund, podobnie jak tlenek glinu, Al2O3, korund, czyli korund, mają zastosowanie głównie jako materiały ścierne oraz materiały żaroodporne. W nawiasie cegły szalotowe. Zamknąć nawias. Nowa myśl. W wyniku więc syntezy w piecu Achesona powstaje wokół elektrod pożądany w procesie produkcyjnym węglik krzemu S i C, o bardzo wysokiej zawartości czystego SiC, ale im dalej od elektrody czy elektrod, tym
tym jakość powstałego węglika krzem. Jakość powstałego węglika krzem. A ściśle jego udział w całości mas zmniejsza się. I staje się na tym etapie bezużyteczny. Bezużyteczny. Otóż w praktyce produkcyjnej po syntezie węglika krzemu w nawiasie, która stanowi pierwszy węzeł W1 w ciągu technologicznym, następuje fizyczna rozbiórka pieca, myślnik węzeł 2. Jak to pokazuje poniższy schemat blokowy. I proszę sobie ten schemat zanotować w swoich notatkach, które mają być rodzajem quasi bryku i mają się znaleźć na waszych półkach, przy waszych książkach, ponieważ jak mówiłem na poprzednim wykładzie, moje podręczniki się szybko i dosyć dawno rozeszły. Tutaj mamy pokazany ciąg technologiczny produkcyjny. I chciałem Państwu powiedzieć, jako ciekawostkę, proszę sobie rysować, że przed kilku, może kilkunastu lat pracował w naszej uczelni na Wydziale Mechanicznym pan docent Kazimierz Woźniak. On odszedł z naszej uczelni. Ale on się właśnie zajmował materiałami ściernymi, wytwarzaniem i własności. Otóż pan docent Kazimierz Woźniak opublikował książkę wydaną przez Państwowe Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawy w 1982 roku. A więc w ten czas, kiedy pracował na naszej uczelni. I w tej książce, gdyby kogoś ta problematyka ciekawiła, w tej książce pod tytułem Materiały ścierne, wytwarzanie i własności pana docenta Kazimierza Woźniaka znajdziecie Państwo dokładny opis wytwarzania materiałów ściernych i ich produkcji, również z informacją teoretyczną. Ja to puszczę troszkę obiegiem, zerknijcie i proszę, żeby książka do mnie wróciła. A więc węzeł pierwszy, synteza węglika krzemu w piecu acesowym. Węzeł drugi, rozbiórka pieca. Rozbiórka z tych warstw, fizyczna rozbiórka. Trzeba to rozłożyć. Następny, trzeci węzeł to sortowanie klinkieru, czyli tegoż węglika krzemu. Przy okazji powstają odpady grafitowo-karbonitowe. I następny węzeł czwarty to kruszenie
czyli rozdrabnianie, mielenie, obróbka chemiczna. Tu dzieje się to mielenie i obróbka chemiczna na mokro, a więc powstają ścieki zalesinowe, poprodukcyjne, które także są nośnikiem węglika krzemu. Następnie suszenie tegoż koncentratu węglika krzemu i dodatkowo jeszcze separacja magnetyczna, żeby odciągnąć resztki głównie żelazne. A potem dopiero rozsiew węgle siódmy. A więc węgiel szósty, separacja magnetyczna i węzeł siódmy, rozsiew. Otóż napiszmy. Oczywiście inżynierii ochrony środowiska nie jest ceramikiem. Przeciwnie. Nie jest też hutnikiem, górnikiem i chemikiem. Ale tak doprawdy piszemy, jest wszystkim po trochu. Średnik. Jest najlepiej i najwszechstronniej wykształconym inżynierem po studiach technicznych. Gdyż musi posiadać ogromny obszar orientacji gospodarczej. Nie tylko w problematyce komunalnej. Ale także w problematyce przemysłowej. I tym przykładem jest dzisiejszy rynek. Nowa myśl, nowa myśl. Inżynierii środowiska musi po prostu wiedzieć. W którym miejscu procesu technologicznego powstają odpady. Po to, aby je ewentualnie wykorzystać. Nowa myśl. Otóż, odnosząc się do powyższego ciągu technologicznego, po wysortowaniu węźle 3, nawiasie odsianiu, zamknąć danes, tak zwanych odpadów grafitowo-karborundowych w nawiasie, a więc zanieczyszczonych węglem, zamknąć danes. Główna struga otrzymanego koncentratu węglika krzemu przechodzi do rozdrabniania.
rozdrabniali. Czyli najpierw do kruszenia, a potem do mielenia. A potem do mielenia. W tak zwanych młynach prętowych. No to myślę. Po zmieleniu w Węgrzyka Krzem następuje jego obróbka chemiczna. Głównie pod kątem wyprowadzenia z tego koncentratu SiC krzemionki oraz metali. I dlatego działa się na tą strugę SiC najpierw wodorotlenkiem, na przykład sodu, aby zniszczyć krzemionkę, a potem kwasem, aby zniszczyć, pospuścić metal. Następnie główna struga koncentratu SiC przechodzi do procesu suszenia. W nawiasie, tu w odprowadzanym powietrzu pojawiają się niestety pyły. Zamknąć nawias. A następnie do separacji magnetycznej. Gdzie odciąga się magnesem lub elektromagnesem. Magnetyczną frakcję żelaza. Tak więc, począwszy od węzła 3 do węzła 6, od węzła 3 do węzła 6 następuje na każdym takim stopniu podwyższenie jakości koncentratu SiC. No a myślę, wreszcie dochodzimy do niezwykle ważnego węzła. Tak zwanego rozsiewu, czyli węzła 7. Chodzi bowiem o to, że jeżeli węgiel krzem ma być stosowany w
jako tak zwanych materiał ścierny to musi on stanowić bardzo wąską. Klasę ziarnową. Gdyż jeżeli tak nie jest, to te maleńkie w nawiasie, zasadniczo mniejsze zamknąć nawias, ziarenka węglika krzemu, po prostu nie biorą udziału te maleńkie, prawda? Nie biorą udziału w procesie ścielania, szlifowania powierzchni przez silników głowy. Nie biorą udziału. Spada więc jakość takich materiałów ściernych. Nawiasie, na przykład papier ścierny zwany w żargonie szmyrglem. Nie wiem, czy wam się to obiło szmyrglem. Papier ścierny zwany czasem w żargonie szmyrglem. Zamknąć no, a to sobie narysować, bo to dobrze działa na pamięć. Prawda? To wszystko mamy SIP. I to też jest SIP. Jeżeli teraz się to wyciera, to pracują tylko duże ziarna. A małe nie pracuje. Otóż to przesiewanie nie jest w praktyce łatwe. Głównie dlatego, że materiały ścierne, nawiasie, proszki, zamknąć nawias, mają bardzo maleńkie rozmiary i są wydzielane najczęściej w klasach ziarnowych poniżej 100 mikronów. 100 mikronów. A więc w trakcie przesiewania na sucho potwornie pylą się. Dlatego też stosuje się tu maleńkie przesiewacze, jest ich oczywiście wiele, w zamkniętych komorach, w nawiasie najczęściej szklanych lub z pleksji przeźroczystych, zamknąć nawias. Gdzie załoga czy obsługa obserwuje ten proces przesiewania.
ręczne otrzymanie koncentratu, tu na przykład SiC, karborundu, węglika krzemu, czyli karborundu, jest trudne, pracochłonne, wymagające subtelnego i dokładnego ustawienia. Parametrów procesowych. No i oczywiście kosztowne. Otóż węglik krzemu, no potocznie najczęściej czarny, kupujecie papier ścierny, rzadko jest zielony, prawda? Najczęściej czarny, bo słabszy jakościowo, bo łatwo go ochnąć. Otóż węglik krzemu potocznie nazywany jest w cudzysłowie czarnym złotem. Czarnym złotem. Przykładowo, jeżeli w dużym przybliżeniu przyjmiemy, przykładowo, jeżeli w dużym przybliżeniu przyjmiemy, że tona węgla kosztuje dobrego węgla, tona dobrego węgla, megagram dobrego węgla, kosztuje przybliżenie kilkaset do 1000 złotych. Bardzo dobrego węgla. To porównawczo tona, megagram tona węglika krzemu, tona węglika krzemu, w nawiasie, oczywiście zależnie od jego jakości. Oczywiście zależnie od jego jakości. Zamknąć na. Kosztuje od kilkudziesięciu do około 100 000 złotych. Krok 100 000 złotych. To. Wyobraźcie sobie tu w roku sypaną tonę węgla i tonę węgla. Kropka z przecinkiem. A więc całkiem inny rząd wielkości matematycznych. A więc całkiem inny rząd wielkości matematycznych. No właśnie. Otóż, mając taką wiedzę jak wyżej, no trzeba ją mieć. I inżynier środowiska musi się w tych wszystkich sprawach gospodarczych orientować. Dlatego jest najlepiej wykształconym inżynierem do posad dyrektorów departamentu, wiceministrów, ministrów w rządzie. Oczywiście. A więc jak zacząłem? Jak? Jak jeszcze raz? Otóż mając taką wiedzę, jak wyżej, należało się zainteresować odpadami. Pod kątem odzysku z nich, pozostającego tam jeszcze węglika krzemu. Węglika krzemu. Otóż w tym celu przeprowadzono analizę
chemiczną najbliższego wobec rdzenia licząc od elektrody materiału, czyli tak zwanego siloksikonu. Siloksikon. W poniższej tablicy przedstawiono wyniki badań. Jako dokument pracy zespołu Piecuk Radzikowski Świech. Jako dokument pracy zespołu Piecuk przecinek Radzikowski Świech. Proszę Państwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć kolumn. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć prób. Numer prób. Pięć prób. Numer prób. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. A więc dziewięć kolumn. Dyktuję wiersz, wszystko w procentach, S i C, S i O2, C, AL2O3, CAO, FE2O3, MGO i części lotne. Wszystko w procentach. I teraz dyktuję Państwu w kolumnę. Druga kolumna SIC. 53,9, 43,29, 56,68, 38,02, 65,61. Dyktuję kolumnę dla SIO2. 30,04, 43,42, 31,6, 41,16, 20,13. Dyktuję kolumnę dla C. 12,71, 11,21, 9,42, 17,68 i 9,45. Dyktuję kolumnę dla AL2O3, kolumny. 1,13, 0,60, 0,09, 0,45, 1,30. Dyktuję kolumnę dla CAO, 0,31, 0,52, 0,41, 1,51 i 0,95. Dyktuję kolumnę dla FE2O3, 1,13, 0,60, 0,09, 0,45, 1,30. Dyktuję kolumnę dla MGO. 0,0, 0,16, 0,01, 0,05 i 0,70. Dyktuję ostatnią kolumnę części lotnej.
0,2, 0,2, 0,66, 0,53 i 0,24. Teraz napiszę. Analizując więc powyższe wyniki badań składu chemicznego siloksykonu, zauważam, iż procentowa zawartość SiK waha się w przedziale dosyć szeroki, bo od około 38% do około aż 65,6%. Aby koncentrat węglika krzemu SiC, czyli karbonu, był interesujący handlowo, powinien przekroczyć wartość 92%. To jest poza dyskusją. Ale najlepiej przekroczyć 95%. No i super by było, gdyby przekroczył 97%, a tak jest. Zatem tu, w tym przypadku, podniesienie zawartości SiC o kilkadziesięciu procent jest, nawiasie, byłoby niezwykle trudne. Dlatego też zespół pieców radzikowski świech przebadał odpady, które powstały w węźle 4 technologii otrzymywania węglika krzemu, a ściśle popatrzcie Państwo, to są te ściepi zawiesinowe poprodukcyjne. Ściepi zawiesinowe poprodukcyjne, które też były nośnikiem ziarenek SiK. Nowa myślenie. Pisze. Otóż te wyniki badań składu chemicznego fazy stałej zawartej w ściekach poprodukcyjnych fabryki korund w kole na podstawie losowo pobranych próbek
prawa autorskie. Oto te nasze wyniki badań. Otóż raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kolumn. Pięć kolumn. Pięć kolumn. Czytam wiersz na górę. Numer próbki S i C w procentach. S i O2 w procentach. Węgiel C, wolny w procentach. I FL2 w 3 w procentach. Ja w ogóle myślałem tak, że nie jedziemy, niby przestawiliśmy pójdą wracając. Ile my wyczniemy, żebyśmy chcieli do samochodu na kartę? Próbki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 próbek. Obraliśmy 7 próbek tych ścieków, które były zresztą wylewane na takie niewielkie stosunkowo na terenie fabryki w Kole. Oto wyniki. S i C 71,55, 78,22, 76,30, 78,85, 90,56, 90,13, 73,01. Kolejna kolumna S i O2. W procentach oczywiście. 13,66, 14,61, 16,31, 14,10, 3,47, 4,30, 18,81. C. Wolny lęk. 6,42, 2,33, 1,54, 1,49, 1,79, 2,55, 2,50. I następnie FN2 po 3. Ostatnia kolumna. 5,76, 3,13, 5,77. 1,77, 1,57, 1,68, 4,81. No to napiszmy. Analiza danych w powyższej tablicy wskazała więc, że interesująca nas, oczywiście najbardziej, procentowa zawartość karborundu S i C waha się w granicach od około 71,55 do około aż 90,56%, a więc jest ona zdecydowanie wyższa niż przykładowo w siloksykonie. I to była właśnie wskazówka, że warto zająć się tymi ściekami zawiesinowymi, będącymi nośnikiem węglika krzemu. Napisz. Otóż
wyniku wielu badań. Otóż w wyniku wielu badań. Zespół profesora Piecucha. Opracował następującą technologię. Następującą technologię. Myśli. Podaną poniżej w formie blokowego schematu technologicznego. Blokowego schematu technologicznego. Oczywiście ten schemat trzeba sobie przerysować. Otóż macie Państwo dokładnie przerysować. Węzeł pierwszy, do którego wchodzą te ścieżki poprodukcyjne, pokazałem z którego węzła. To jest sedymentacja grawitacyjna wielokrotna, z wielokrotną dekantacją. Odprowadza się roztwór zdekantowany, zawierający krzemionkę kolorianą. Następny węzeł to flotacja główna grafitu. Odprowadza się koncentrat grafitu, graficzny. Powtarza się flotację, żeby doczyścić i otrzymuje się koncentrat grafitu jako produkt handlowy do zbycia. Natomiast po flotacji grafitu, w zależności od potrzeb, jednostopniowa, dwustopniowa, struga przechodzi do węzła 4, obróbki chemicznej i separacji magnetycznej. Oczywiście tu też powstaje roztwór zdekantowany, zawierający rozpuszczone żelazo. Następnie przechodzi struga główna do flotacji głównej węglika krzemu. Tu oczywiście powstaje odpad nie flotujący, bo węglik krzemu flotuje. Na wszelki wypadek powtarzamy tą flotację. Nazywamy ją flotacją czyszczącą. I w konsekwencji otrzymujemy koncentrat węglika krzemu. I w konsekwencji otrzymujemy koncentrat węglika krzemu. A więc 1, 2, 3. 4, 5, 6 węzłów technologicznych, czyli 6 urządzeń procesowych, gdzie, w których te procesy rozdziału zachodzą. Rozdział fazy stałej od fazy stałej. Przedstawiony schemat technologiczny został poprzedzony ogromną ilością badań i to w poszczególnych węzłach. Ogromną ilością badań i to w poszczególnych węzłach. W
wszystkich sześciu węzłów. Wszystkich sześciu węzłów. No pomyślałem. Tak więc, w pierwszym węźle, gdzie odbywał się proces sedymentacji grawitacyjnej, osadzała się główna część, główna ilość fazy stałej w nawiasie zawiesiny, zamknąć nawias, w tym ścieku poprodukcyjnym. Ale także część fazy stałej. Bardzo niepożądana. W dalszym procesie w nawiasie, w kolejnych węzłach technologicznych, zamknąć nawias. Nie osadzałaś się. Bo to były ziarna koloidalne lub prawie koloidalne. Oczywiście trzeba było dodać czas sedymentacji. Napiszmy w nawiasie. Oczywiście trzeba było dobrać stosowny czas sedymentacji. Bo w końcu gdy te koloidalne siadły, prawda? Czy bazy koloidalne. No. Zamknąć nawias. Tym samym przelewem, prawda, bo te koloidalne nie siadły, tym samym przelewem pozbyto się ziarn niepożądanych. I była to głównie koloidalna krzemiąga. Ale także trochę grafitu. Także trochę grafitu. Dobrze. No mam jeszcze. Następnie wykonano flotację grafitu. W wyniku prób, w nawiasie badań, ustalono warunki quasi-optymalne. Dostajecie na tacy recepturę na bardzo dobrą zupę. Na tacy. Ustalono warunki quasi-optymalne. Oczywiście w poprzednim węźle dekantowaliśmy kilka razy. Wytyczna była trzy razy wrócić do sedymentacji, górę odlać. A teraz mamy flotację. Otóż w wyniku tych prób ustaliliśmy zagęszczenie najlepsze, nadawy do flotacji będzie 100 gram na litr, pH 6,5, zbieracz aporadny nafta i odczynnik twórczy olej sosnowy w odpowiedniej ilości 450 gram na tonę. pH 6,5. A więc takie są dane. Zagęszczenie nadawy 100 gram na litr, pH 6,5, zbierać akurat nafta 400 gram na tonę części stałej, odczynnik kamotwórczy, olej sosnowy 50 gram na tonę. I to był węzeł flotacji
oczywiście, tak jak na początku wspomniałem, flotacja grafitu mogła być powtórzona w zależności od potrzeb, a koncentrat grafitu stanowił produkt budowy. Następnie przeszliśmy do badań obróbki chemicznej i separacji magnetycznej. Oto macie Państwo konkretne dane, czyli recepturę wynikającą z moich badań i mojego zespołu, jak prowadzić obróbkę chemiczną. W kwasie siarkowym, bardzo szczery, badaliśmy inne kwasy azotowe i szczawiowe, ale stanęło na siarkowym 5%. Ale w obecności hydrosulfitu Na2S2O4 1% rozpad. Temperatura obróbki powinna być dostatecznie duża. No, bez przesady, ale w granicach 20 do 60 stopni, czyli roztwór ciepły, bardzo ciepły, prawie gorący. Czas obróbki chemicznej 1 godzina. Po tej obróbce chemicznej nastąpiła obróbka magnetyczna, czyli odciąganie magnetycznych kawałków żelaza. Ustaliliśmy natężenie pola magnetycznego na 80 kA. Mieliśmy możliwość zmiany od 60 do 100 kA na metr. Jaki był efekt? To jest informacja. A więc w nadanie było 1,5% FE2O3, natomiast po obróbce było 0,23% FE2O3. Czyli można powiedzieć ponad 6-krotne obniżenie zawartości niepożądanego żelaza w koncentracie. 6-krotne. A więc obróbka magnetyczna, natężenie pola 80 kA na metr, efekt z 1,5 FE2O3 spadło do 0,23 FE2O3. No, popatrzmy na nasz schemat, co następuje dalej. Kolejnym węzłem, bardzo ważnym, jest węzeł piąty, flotacja węglika krzewu. Znowu ogromna ilość badań i proszę uprzejmie, podaję Wam kolejną recepturę, jak należy prowadzić flotację węglika krzewu. Proszę uprzejmie. Otóż, w wyniku naszych wielu badań ustaliliśmy, że najlepiej stosować zbieracz anionowy olejniak sodu. Zbieracz anionowy olejniak sodu 100 gram na tonę części stałej. Pamiętacie, bardzo drogi uczynnik. Pamiętacie z poprzednich wykładów, ale bardzo dobry, dosyć uniwersalny. pH 4 do 4,5. pH 4 do 4,5. Terpineol, odczynnik mianotwórczy. Terpineol. 50 gram na megagram. 50 gram na tonę części stałej. I quasi optymalne zagęszczenie niedawne do flotacji 100 gram na tonę części stałej. Jeżeli to nie wystarcza, powtarzamy flotację czyszczącą.
samo prowadzimy przy tych samych danych. Popatrzcie Państwo, jaki otrzymaliśmy efekt końcowy. Jaki otrzymaliśmy efekt końcowy? Czystość koncentratu 97%. 97%. Gdybyś, otóż powyższe badanie, jak i w konsekwencji, opracowanie układu technologicznego będącego wynikiem ówczesnego grantu zleconego na Politechnikę Częstochowską. Do zakładu oraz Instytutu Inżynierii Sanitarnej. W nawiasie do profesora Piecucha. Byłem szefem zakładu, stworzyłem go i byłem dyrektorem Instytutu. Był Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. Polskiej Akademii Nauk w Zamrzu. Na bazie tego grantu w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska została obroniona praca doktorska. Wojciecha Radzikowskiego pod promotorstwem profesora Piecucha. Z wyróżnieniem. Krok. Równocześnie szef grantu wystosował specjalny list gratulacyjny do rektora Politechniki Częstochowskiej. Wy jesteście moim medium. Dlatego o tym mówię. List gratulacyjny do rektora Politechniki Częstochowskiej. Proszę już tego nie pisać, ale wam powiem, że parę miesięcy później, kiedy dyrektor tego instytutu, profesor Stefan Jarzębski, został ministrem ochrony środowiska, to był rząd premiera Rakowskiego, złożył mi ofertę na stanowisko wiceministra. Niestety odmówiłem. Gdyż byłem wówczas dyrektorem instytutu, który stworzyłem od podstaw. I chciałem tą funkcję zachować, będąc wiceministrem. I na to się minister nie zgodził, bo chciał, żebym był cały tydzień w Warszawie. A ja chciałem jeden dzień, poniedziałek, oczywiście sobota, niedziela, być w Częstochowie, żeby na Politechnice, żeby kierować tym instytutem. To taka ciekawostka, bo trudno, żeby moi studenci o tym nie wiedzieli. A wiecie, że najciemniej pod latarnią. Moi drodzy, na dzisiaj
byśmy to spotkanie zakończyli. I chcę wam jeszcze powiedzieć tym, że ja te próbki poszczególnych węzłów miałem na poprzednich wykładach. Co roku miałem ich mniej. I ten szary, i ten zielony węgiel krzemu otrzymany przez nas. I chcę wam powiedzieć, że... Jeszcze sekundę. Chcę wam powiedzieć, że ta technologia została wdrożona w fabryce Korun w Korun, ale niestety ja nie mam na to dokumentu. Dlatego, że od lat funkcjonujemy w polskim państwie korupcyjnym. Otóż dwa zdania mówię, bo to też trzeba. Kiedy dyrektor fabryki Korun wystąpił do mnie z propozycją o zajęcie się oczyszczaniem ich ścieków, bo praca doktorska Radzikowskiego była robiona na materiałach z fabryki Korun w Korun. Przyjechałem po próby ścieków pod oczyszczeniem. Wszelkich ścieków. I nagle okazuje się, że na zakładzie została wdrożona ta technologia, o czym bym w ogóle nie wiedział, gdyby nie jeden z pracowników, magister fizyki, Piotr C., nie podpowiedział, który z nami współpracował, że tam w tym pomieszczeniu, w tej hali ta technologia funkcjonuje. Ponieważ receptura była tak podana jak wam, co za problem, żeby inżynier, który ma wiedzę, to odtworzył. I zaczęły się nieprzyjemne rozmowy moje z kierownictwem tej fabryki, gdyż miałem o to ogromne pretensje. To jest jedna z wielu technologii, mniejszych, większych, ta jest duża, która została po prostu ukradziona. Oczywiście oni się tam generalnie tłumaczyli tym, że oni dali zlecenie, zapłacili za zlecenie i technologia jest ich. Dobrze, ale autorstwo jest wspólne. I ja nawet nie mam dokumentu, że to zostało wdrożone. Sprawa się ciągnęła, aż do momentu, kiedy ja w Politechnice Częstochowskiej zdecydowałem się na przejście do Koszalina. No kiedy przeszedłem do Koszalina, było za daleko, żeby tą sprawę prowadzić, z pozycji Koszalina, mojej pozycji w Koszalinie, kiedy sprawa dotyczyła Uczelni Politechniki Częstochowskiej, gdzie ja już nie pracowałem. Zaniechałem dalszego dochodzenia praw autorskich, to znaczy na końcu nie chodziło o pieniądze, tylko o dokument, że to zostało wdrożone. Ale w takim państwie żyjemy, o czym żeście się przekonali nawet w ostatnich dniach w mediach centralnych, w prasie. Dziękuję. Spotykamy.